Wejdziemy teraz do środka. Pan właściciel tego obiektu pozwolił nam wejść. Także o, to wygląda w taki sposób. Zobaczcie. Moneta, którą znalazłem, to 3 grosze pruskie. Moneta srebrna. I nadszedł czas ogłoszenia konkursu. Najpierw powiemy wam o czym? O nagrodach, no. A potem o zasadach. Witajcie kochani na kanale Odkrywca Historii. Witamy was serdecznie. Dzisiejszy film to poszukiwania z wykrywaczem metali. Natomiast zanim udamy się w miejsce docelowe, chcieliśmy wam pokazać ciekawostkę historyczną. Schron bojowy, a na niej budynek gospodarczy, który służył jako co? Maskownica. Jako naturalna maskownica. Zobaczcie i ocencie, jak ten schron wygląda z tą maskownicą. Odkrywca historii, sklep z wykrywaczami metali oraz rodzinka detektorystów.pl zapraszają na film. Schron ten znajduje się w miejscowości Karaś. Jest to jeden ze schronów, który był usytuowany w tak zwanej pozycji Iławskiej podczas II wojny światowej. Schron usytuowany jest w pobliżu drogi. Na schronie jest postawiona oryginalna szopa, która służyła jako maskownica. Pierwsze moje odczucie, jak zobaczyłam to, pomyślałam sobie, że ktoś sobie postawił domek bądź jakąś stodołę na schronie. Wejdziemy za chwilę do środka i zobaczymy, jak to wygląda. A zanim wejdziemy do środka, chciałem wam z bliska pokazać, jak wygląda ten schron. Jest tutaj okienko na karabin maszynowy. Ewidentnie widać, że ta płyta betonowa, czy ta konstrukcja betonowa ma oryginalny tą szopę, ponieważ jest ona częścią zintegrowaną jakby z tym obiektem bojowym. No wygląda to niesamowicie, robi to niesamowitą robotę. Ta szopa sama z siebie nie jest duża. Zobaczcie, jest mniej więcej, już liczę kroki. Raz, dwa, trzy metry. 3 metry na jakieś 5, także zachowała się do dnia dzisiejszego i stanowi nie lada gratkę dla pasjonatów historii. A za chwilę wejdziemy do środka, dzięki uprzejmości właścicielowi terenu. Wejdziemy teraz do środka. Pan właściciel tego obiektu pozwolił nam wejść, także o, to wygląda w taki sposób. Zobaczcie. Typowy schron bojowy na stanowisko, na karabin maszynowy. Oj, uważam. Awaria, bym się przewrócił. Ja uważam dysk. Także taki oto sposób. A co to zagląda? To ja doświetlam ci. Doświetlasz mi. Także na jedno stanowisko było. Wszystko jedno osobowo. No tutaj pewnie jak płotów nie było tego, to pewnie mieli ostrzał tu na drogę, nie? No pewnie tak. No, schron, pozycja Iławska. Także w pięknym stanie zachowania przede wszystkim. No. Jak ludzie dbają, to jest. Wnieśliśmy trochę tych schronów, niektóre już takie są. No widać, że rąb czasu i człowiek zniszczył. Ale to jest tyle lat, nie? Ale ta instrukcja jest taka, nie? Metalowa, ten metal, nie? Żel, beton, zbrojnie grube to wszystko, nie? Ten metal, nie? Tyle lat i to... Widać, wilgoć nie dochodzi, nie? Ale uwierzymy pan, zwiedziliśmy ich trochę i zaniedbane, poniszczone, tak. Tutaj w pięknym stanie. Świetniki porobione, no. Także... W pięknym stanie zachowania. A tutaj to nawet kiedyś to pewnie był, co wyjście było na pewno takie awaryjne. Aha. Albo, na pewno. Albo tu. Wyjście awaryjne, albo tak, pan tak, co? Bo zobaczcie pan, tu drzwiczki byli. Albo po prostu magazynek na nie, ulicy. Nie, bo tam jest tylko takie płytami zagrodzone. Czyli ta, tam ta ziemia, aha. Ta ziemia. Takie płyty są, nie? Może i faktycznie tak było. Może jeszcze od jakichś pojazdów militarnych części. Ale ja to myślę, że to jakieś był taki, że w razie czego to mogli tu... To wyjść, wyskoczyć. Ucieknąć ci coś tam, nie takiego. Ale te drzwi były dorabiane? Ja to kupiłem, co to, nie? Z takim domem tam na asfalcie. To te drzwi to wszystko było, nie? Mhm. Ja to tak ocieplałem, bo kiedyś ziemniaki nie trzymałem. A, no pewnie, że tak. Trzeba wykorzystać. Nie. Kurczę, jeszcze ja bym... No to, uwaga, nie są tam paleta to jest taka. Także ładny stanie. Także wychodzimy na zewnątrz. Zero wilgoci.
ładny stan zachowania. Zobaczcie, ta stodoła na takim fundamencie, stodoła służyła jako maskownica, jak wcześniej mówiłem. Po prostu to taka ciekawostka. Pierwszy raz, chyba ewenement na skalę kraju, jeżeli chodzi o schrony bojowe. I pajęczyna skitrały z panu. Także niestety to i tam wszystko jest, nie? Taka natura. No. Także dziękujemy panu, że udostępnił pan nam do zwiedzania. Szybkie zwiedzanie. No i dobrze. Pamiątkę będziecie mieli. No, tak jest. Że tu mogę być w tym momencie? Tak, bo to w tą stronę. A, to jest ten... Jak ten beton, bo to jest ten beton. Nie, to bardziej była łapa pod budówkę. Jak te drzewko stoi. A jak to drzewko? No, to wejście. To tu będzie. A, i to jest zasypane? To jest zasypane, to mogło być kiedyś, nie? Że to mogło być. Awaryjne wyjście. To kiedyś mogło być odkryte, nie? Ci tam jakoś zabezpieczyć. Szybkie wyjście było. No. Także ładnie się zachowało. Stodółka. Budynek gospodarczy jako maskownica. No ciekawostka. Ja to dbałem kiedyś olejem, to jeszcze przesmarowałem, to jest... Takie... To dziękujemy panu bardzo, do widzenia. Zainspirowani bunkrem ruszamy na poszukiwania. Mam nadzieję, że znajdziemy coś z okresu II wojny światowej. Ja też mam taką nadzieję, ale też mam bardzo dobrą informację dla was. W dzisiejszym filmie ogłosimy też konkurs z nagrodami, które będą przeznaczone dla was. Także my jedziemy na poszukiwania, a w międzyczasie wszystko wam powiemy, o co chodzi z tym konkursem. Pierwszy sygnał, już robi się ciekawie. Znalazłam to, się chyba wsuwało kiedyś we włosy, taką grzebych, spineczkę, ale spójrzcie, jakie piękne zdobienia ma. Jeszcze mam tu jakiś sygnał, nie wiem, czy czasem nie przecięłam tego łopatą. Także super, super. No i rozpoczęliśmy już poszukiwania z wykrywaczem metali. Są pierwsze sygnały. Pierwsze sygnały to drobne elementy metalowe, ale też trzy grosze pruskie w słabym stanie zachowania, wydane w około 1800 roku. Te trzy grosze leży w miejscu, w które przyjechaliśmy, bo zainspirowało nas oglądanie tego schronu, a przyjechaliśmy w miejsce, gdzie w styczniu 1945 roku na skraju tego lasu tutaj i na tej łące była drobna potyczka między wojskami sowieckimi a niemieckimi. Kolejny złom do kolekcji, ale jak już tu podszedłeś do mnie, to ci coś pokażę. Czekaj, damska torebka. Jest. I to będzie na bank srebrny. Zobaczysz, czy ma takie zdobienia. Czy może do jakiegoś kielicha? Piękny sygnał, aż mało mi słuchawki nie spadły z uszów, a tu taki z ziemi pokazał się guzik arsenowy i to w pięknym stanie zachowania. I u mnie również jest guziczek, niestety czyściutki, nie taki jakbym chciała, z napisami. Bądź gwardyjski. Poszukam, może mi się uda znaleźć. U mnie tym razem ołowiana kulka od muszkietu, a tam dalej jest Ewelinka. Podejdziemy, zobaczymy, co u niej. Jak na razie nie ma tutaj śladu II wojny światowej, no ale się nie zrażamy, szukamy dalej. Oj, nie wiem. Myślałam na początku, że to guzik, ale tak to wygląda.
I nie mam pojęcia, od czego to może być. A tak z drugiej strony. Jak sitko do makaronu. O! Część łopaty. Może być to prawdopodobnie, ale prawdopodobnie związane z II wojną światową. Wygląda mi to może na jakąś saperkę, ale nie wiem. Na pewno jest bardzo stare. Kurczę, już myślałem, że coś ciekawego. ID wykrywaczu wysokie, czyli dla mnie to informacja, że coś wykonane z metalu szlachetnego. No jest, ale guzik. Guzik wykonany z jakiegoś stopu mosiądzu lub czegoś innego. A myślałem, że to po prostu moneta. Natomiast tylko myślałem. A wyszło coś innego. Przez chwilkę myślałem, że mam monetę, ale bodajże jest to guzik. Tak mi na to wygląda. Z takim listkiem. A od drugiej strony wygląda to tak. Szukamy dalej. Zobaczcie, tutaj na kretowisku leży jakiś krążek. Podniesiemy go, zaraz zobaczymy, co to jest. Miałem sygnał. Sygnał taki dość pewien. Myślałem, że to coś innego, a to guzik. Ale praktycznie znalezione na oku. Natomiast tuż obok tego guzika już leżała moneta. Zaraz ją przeczyścimy i zobaczymy, co to jest. Okazuje się, że po oczyszczeniu jest dosyć ciekawa moneta. Ukazała nam się data w tej monecie. 1929 rok, a jest to jeden pfennig. Deutsche Reichspfennig, który zalegał sobie z boku blisko guzika. I czekał, aż go wyciągnę. Już myślałem, że jakiś ślad związany z II wojną światową mi się tutaj trafił. Mówię, jakaś broń albo coś. Może być jako broń. Ta pistolet, nie? Może jeszcze być. Pewnie strzela, nie? Także licho te nasze tropienie tych śladów II wojny światowej. Ale są inne znajdki. No są, nie jest ich za dużo, ale jest trochę. Czekaj, może będę miała się czym pochwalić. No to się chwal. Poczekaj. A jeszcze Eweliny miecz wam pokażę, bo krzyczy, mam miecz. Zobaczcie. Faktycznie miecz wyglądał jak miecz, a to jest element odmocowania drzwi, zawias. No i mam czym się chwalić. Czym? Drutem. Drutem. Kurde, normalnie. A tak ładnie bije. No ładnie bije. Wszystko ładnie bije. No niestety, nie udało nam się znaleźć tych śladów tej potyczki drugowojennej, która odbyła się w styczniu 1945 roku. Inspiracja schronem, który odwiedziliśmy na początku przed poszukiwaniami, napędziła nas do tego, żeby zajrzeć w miejsce, gdzie tam teoretycznie jakaś tam potyczka powinna być. Natomiast my nie kończymy nie poddajemy się, będziemy szukać dalej. My szukaliśmy blisko 2 godziny, to jest mało czasu, żeby namierzyć jakieś konkretne miejsce. Tym bardziej, że obszar duży. Bardzo duży. Jakaś refleksja po dzisiejszych poszukiwaniach i zwiedzaniach bunkru? Po poszukiwaniach bardziej to, żeby wrócić tutaj i wciąż szukać, nie odpuszczać. No, miecz znalazła Ewelinka, to by chciała dalej szukać. No ale tak, zbliża się wieczór, dzień coraz krótszy, także my musimy już kończyć poszukiwania, bo i tak nic nam się nie uda nagrać, ponieważ będzie już szarawo. Szarawo i obiektyw nie chwyci detali. No to co, my się zbieramy, idziemy do samochodu. I jedziemy do domku. I jeszcze zostańcie do końca, bo ogłaszamy dla was konkurs dzisiaj, w dzisiejszym filmie. I nadszedł czas ogłoszenia konkursu. Najpierw powiemy wam o czym? O nagrodach, no. A potem o zasadach. Będą 3 komplety nagród, czyli 3 osoby będą zwycięzcami w tym konkursie. A do wygrania będzie tak. Pierwszy zestaw to pudełko do monet rodzinki detektorystów. No i kubeczek też z logo rodzinki detektorystów. Także to jest pierwsza nagroda. Drugą nagrodą
będzie czapeczka firmy Nocta i koszulka Simplex. Firma Nocta, jak również dystrybutor na polskie Green Camo, w tym roku wspierała nas bardzo, jeżeli chodzi o wydarzenia, które organizowaliśmy, ale też poprzez gadżety, które od nich dostajemy, żebyśmy mogli z Wami się podzielić. Także serdeczny ukłon dla Green Camo i dla firmy Nocta. A to będzie drugi zestaw, który będzie do wygrania. Trzeci zestaw, który będzie do wygrania, to torba na znaleziska Odkrywca Historii. Torba na znajdki, na wszystko, co znajdziecie. Będziecie mogli tutaj spakować, włożyć i nosić ze sobą. A te ciekawsze znajdki będą w drugim gadżecie, który będzie w tym zestawiku, czyli pudełko do monet. Pudełko do monet u Odkrywcy Historii. Pudełko z przegródkami. Można tutaj te najciekawsze znajdki wkładać. O. Także trzy nagrody, trzy zestawy nagród trafią do trzech osób. W jaki sposób można wziąć udział w konkursie? No i kiedy będzie losowanie? Zaczynam. Zasady konkursu są proste. Oczywiście trzeba być subskrybentem naszego kanału, polajkować nasz filmik i w komentarzu pod filmikiem napisać hasło rodzinkadetektorystów.pl. Rodzinkadetektorystów.pl. Bardzo proste zasady, czyli trzeba być subskrybentem kanału, zalajkować film, no i wpisać w komentarzu rodzinkadetektorystów.pl. Kiedy ogłoszenie wyników? Natomiast ogłoszenie wyników odbędzie się 1 listopada o godzinie 20. Będziemy transmitować całe losowanie i spotkanie z Wami na żywo, także zapraszamy Was 1 listopada o godzinie 20 na kanał Odkrywca Historii. Także te ciekawe nagrody trafią do Was. Myślę, że bardzo atrakcyjne nagrody. Jest to konkurs na tak zwane podsumowanie lata i podziękowanie Wam za to, że nas wspieracie i za to, że jesteście z nami. Także każda z tych nagród może trafić do kogoś z Was. Także bądźcie z nami. Także zaczynamy konkurs. Jeszcze ważna rzecz. Kiedy kończymy sam konkurs, nie? No dokładnie. Czyli konkurs kończymy, ostatni komentarz będzie się liczył 1 listopada o godzinie 18. Także o godzinie 18 zamykamy, dobrze, no. Zamykamy listę, ponieważ musimy potem się przygotować 2 godzinki o 20 z Wami rozmawiać i losować te nagrody. Na dzisiaj kończymy ten filmik, życzymy Wam miłej zabawy. No i co, do zobaczenia w środę, 1 listopada o godzinie 20. To można między innymi też wygrać. Odkrywca Historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną, raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.